Pomyślałem, że dzisiaj wrócimy do klasycznej medytacji. Może nie klasycznej, ale wiecie, medytacja to jest jedna z najważniejszych praktyk duchowych, jakie można praktykować. Taka fundamentalna, najprostsza, pozwalająca zobaczyć siebie takim, jakim się jest. Pomyślałem, że tą praktykę zadedykuję dla tych, którzy czują presję, czują stres, czują niepokój. Czują, że muszą być kimś innym niż tym, kim są. Dedykuję ją dla nas wszystkich. Kto z nas nie zmierza się na co dzień z poczuciem, że jest nie dość dobry, jest niekochany, jest samotny, jest opuszczony, jest zostawiony? Kto z nas nie zmierza się z poczuciem, że powinien być lepszy, powinien osiągać, powinien zdobywać? I o ile to poczucie może być dla nas dobre, bo pcha nas ku rozwoju, i w zasadzie też nie ma co go odsuwać całkowicie i bagatelizować, ale wydaje mi się, że czasami można czuć tego za dużo. Czasami można poczuć się po prostu przytłoczonym. Przytłoczony poczuciem, że powinniśmy zapierdzielać, powinniśmy pędzić. Porównujemy się do innych ludzi, porównujemy się do siebie z przeszłości. Widzimy jakieś tam błędy, porażki, rzeczy, które moglibyśmy zrobić lepiej. Krytykujemy siebie, poniżamy siebie. Nie jesteśmy dla siebie dość dobrzy. I dzisiejszą medytację chciałbym dedykować temu, aby sobie odpuścić. Jeżeli macie chwilę czasu, jeżeli chcecie posiedzieć sami ze sobą, możecie siąść wygodnie w fotelach, na sofach, możecie się położyć. Zróbcie cokolwiek, co pozwoli wam się zatrzymać, pozwoli wam wsłuchać się w siebie. W środku, w każdym z nas, w naszym wnętrzu, leży sobie puste nic. Takie tło. Takie coś z tyłu naszych głów, co po prostu sobie siedzi i obserwuje to wszystko. Takie puste, nieskończone echo doświadczenia, które odbija nasze percepcje i po prostu sobie tylko na to wszystko patrzy. Takie nieruchome, niewzruszone nic. Takie czyste, nieoceniające widzenie. I każdy z nas to ma od samych narodzin. I wchodzenie w to nazywamy medytacją. Nie ma żadnych fajerwerków. Można posiedzieć z tym naprawdę długo, można to zamarynować w sobie. Na tyle, że pojawia się bezwarunkowa miłość. Czyli takie widzenie siebie bez oceny. Widzenie innych ludzi bez oceny. I to nie chodzi o to, że trzeba się powstrzymywać przed oceną. Albo oceniać siebie, bo się ocenia. Chodzi o to, żeby po prostu się zatrzymać i spojrzeć tym widzeniem bez oceny. Nawet możesz spojrzeć widzeniem bez oceny swój umysł, gdy oceniasz. To też nie jest powód, aby nie pracować nad sobą, czy na przykład widzieć w sobie coś do zmiany i wtedy na przykład uznać, a ja nie oceniam siebie i siebie nie zmieniać. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby widzieć siebie
tym wewnętrznym okiem, tym takim no, wewnętrznym trzecim okiem, tak można powiedzieć, takim intuicyjnym okiem czystej, niewzruszonej świadomości, która nie każe nam nic. Nie każe nam pędzić, nie robi nam presji, nie definiuje tego, co my robimy. To jest niesamowite, ale jak się to praktykuje, jak się to ćwiczy, to naprawdę zmienia się sposób, w jaki postrzega się świat. I to, jak się postrzega świat, ma większą głębię i zyskuje też wartość. To jest też sposób na to, jak można pracować nad poczuciem wartości. Naucz się postrzegać siebie i świat bez oceny. To jest całkowicie inna kategoria wartości. Bo ludzie dzisiaj pędzą, zapieprzają za tym, żeby osiągać, zdobywać, być lepszymi ludźmi, tak? Być lepszymi od siebie, być lepszymi od innych. Pędzimy w takim wyścigu, nie wiadomo dokąd, nie wiadomo po co. Do jakiegoś tam, powiedzmy, poziomu życia komfortowego ma to sens, ale dalej to jest no, trochę takie, nie wiem, nadeptywanie sobie na stopy, na odciski. Bo nie da się przegonić siebie, nie? W pewnym sensie nie da się wyprzedzić siebie. Nie ma dokąd uciec. Nie ma dokąd biec. Życie to podróż w swoim ciele, podróż po swojej głowie. Chcąc wyprzedzić siebie, katujesz się. Trochę tak, jakbyś był samochodem, który ma, nie wiem, z 300 koni i stoisz na parkingu, trzymając gaz i hamulec jednocześnie. Cisza. Nie ma dokąd iść, nie ma dokąd uciec. Spróbuj spojrzeć na siebie bez oceny. Spróbuj spojrzeć na siebie bez krytyki. Spróbuj odpuścić presję, którą w sobie czujesz. Spróbuj się zrelaksować. Spróbuj zlokalizować w sobie napięcie, które dyktuje to, jaki powinieneś być. Albo to, jak inni ludzie cię ocenili. Teraz, w dzieciństwie, rodzice. Wyczuj napięcie wynikające z oceny innych ludzi. Poczuj to i odpuść. Jeżeli nie możesz tego odpuścić, to przynajmniej spróbuj. A jeżeli to nie pomaga, to postaraj się to obserwować bez oceny. Każdy z nas rozwija się w swoim własnym tempie. Każdy z nas ma inne życie. Każdy z nas ma inny scenariusz. Każdy z nas ma inną osobowość. Każdy z nas ma inne doświadczenia. Każdy z nas poznaje innych ludzi. Nie ma ani jednego życia, które byłoby takie samo. Ani jednego istnienia. Dlatego porównywanie się do innych ludzi jest absurdalne. Robimy to sobie na co dzień, ale to jest po prostu absurd. To jest znęcanie się nad sobą. To jest forma masochizmu. Fajnie, jakbyśmy jeszcze wszyscy mieli ten sam start. Albo mieli równe szanse. Albo żeby życie było całkowicie sprawiedliwe. Ale nie jest. Wszyscy wiemy, że przynajmniej ta część widzów, która dojrzała emocjonalnie, że życie to ruletka.
Każdy z nas dostaje jakieś karty i wszystko zależy od tego, jak my chcemy je rozegrać. Widzenie siebie bezwarunkowo. Widzenie siebie okiem bezwarunkowym. Ma całkowicie nową kategorię jakościową. Większość z nas pragnie miłości bezwarunkowej. Pragniemy bliskości od innych ludzi. W chwilach kryzysu, zwątpienia, gdy nie czujemy się ze sobą najlepiej, wtedy chcemy bliskości innych ludzi najbardziej. Zauważyliście to? Najczęściej chcemy wsparcia i miłości od innych ludzi, gdy nie potrafimy wytrzymać sami ze sobą. I nie jesteśmy uczeni tego, jak wytrzymać sami ze sobą, jak funkcjonować sami ze sobą, jak podejść do siebie, jak interpretować swój umysł, jak w ogóle kochać siebie. To taki frazes współczesny. Pokochaj siebie. Brzmi mądrze, ale dlaczego raz siebie kochasz, a raz siebie nienawidzisz? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Skąd się bierze nienawiść do siebie? Skąd się bierze niechęć do siebie? Ktoś cię musiał tego nauczyć. Dlaczego nie jesteś szczęśliwy ze sobą bezwarunkowo teraz? Bez względu na to, co się dzieje wokół ciebie. Bo jesteśmy wszyscy uwarunkowani. Nasz układ nerwowy jest uwarunkowany. Możesz być bezwarunkowo szczęśliwy, ale ktoś napadnie ciebie z nożem albo zacznie strzelać, to będziesz wtedy szczęśliwy? Nie będziesz reagował na to, co się dzieje. Dlatego odpuszczenie sobie, pokochanie siebie, czy akceptacja siebie. Wydaje się, że trzeba włożyć w to wysiłek, pracę. Wiecie, jest kilka poziomów takiej miłości do siebie, akceptacji. Jest ten poziom ja dla siebie, czyli takie ego dla nas, tak? To możemy sobie stworzyć pozytywne myślenie o sobie, możemy afirmować siebie, poczucie wartości, kochanie siebie, ale to nigdy nie satysfakcjonuje, nie? To na chwilę podbuduje ci ego, ale to jest kruche i to zazwyczaj teraz pada. Jest też miłość czy akceptacja, jaką możemy dać innym ludziom, albo możemy wziąć od innych ludzi. I to też jest spoko i też tego potrzebujemy na co dzień, żeby czuć się bezpiecznie. Potrzebujemy bliskości. Ale jest też ta miłość i akceptacja energetyczna, ta, która pochodzi ze świadomości, z bycia, z duchowości, po prostu z istnienia. I ja nie chcę mówić, że którakolwiek wersja miłości jest ważniejsza. Kiedyś uważałem, że ta pierwsza jest ważniejsza. Później uważałem, że ta duchowa. Potem, że ta z innymi ludźmi. Teraz uważam, że każdy rodzaj miłości jest tak samo ważny. Potrzebujemy mieć zdrowy umysł, potrzebujemy mieć zdrowe relacje i potrzebujemy mieć też tą duchową część nas. Bo nie wszystko zawsze w życiu się powodzi, nie zawsze wszystko jest tak, jak chcemy, żeby było. Ale zawsze człowiek chce się o coś oprzeć. Chce mieć to poczucie ulgi. Chce mieć to poczucie akceptacji, poddania, zaufania,
Mienia wywalone. Człowiek chce mieć to poczucie, że jest podtrzymywany przez jakąś wyższą moc, że to ma jakieś głębsze znaczenie. Ale słowa nigdy nas tak do końca nie satysfakcjonują, bo słowa są ograniczające. Powiemy jedno, zaraz możemy powiedzieć drugie. Wiemy, że jak coś ustalimy, to zaraz można to zakwestionować, powiedzieć trzecie. Dlatego potrzebujemy jakiegoś sensu, który jest poza słowami. Potrzebujemy realnego, duchowego doświadczenia siebie. I po to jest medytacja, po to jest kontemplacja, po to jest siedzenie ze sobą. Po to jest słuchanie Damiana. Po to Damian nagrywa. I to jest na tyle ważne, ciekawe, fajne, że my to sobie możemy zakwestionować, ale ja wyłączę to nagranie, w sensie przestanę nagrywać, ja to zmontuję i wrzucę. Przestanę o tym myśleć. Wy obejrzycie to nagranie do końca, przestaniecie myśleć o mnie i to nadal tam będzie, nie? W tobie, we mnie, w każdym. To poczucie, że jest coś więcej, to poczucie, że chcesz mieć spokój, to poczucie, że chcesz być kochany bezwarunkowo. To poczucie, że chcesz tego bezwarunkowego szczęścia, że masz dość tych warunków, koncepcji, masz dość kłócenia się ze sobą, szarpania się z innymi ludźmi, masz dość presji na osiąganie, na cokolwiek. Tam jest to. Cały czas tak puka, puk, puk. Zajrzyj na mnie, spójrz na mnie, ja tam jestem i tam zaglądasz, a tam nic nie ma. Nic. Nothing. I sobie tam tak zaglądasz. Albo zostaniesz zmuszony przez życie, by sobie tam zajrzeć. I ulga. Spokój. Nic nie ma w mojej głowie. Pustka totalna. I skąd ta krytyka? I skąd to poczucie presji? I skąd to. Nawet dzieciństwa nie trzeba przerabiać, nie? Tam nawet traumy nie ma. Chociaż umysł by chciał. O Jezu, jestem taki biedny, taki zraniony, nikt mnie nie kochał, Jezu. Nie osiągnąłem w życiu sukcesu, jestem gorszy od innych, Ciekawe, nie? Na pewno tak. Ale czasami jest trudno posiedzieć samą ze sobą, czasami jest trudno spotkać się ze sobą. Szczególnie jak w głowie mamy taką nienawiść do siebie, że nie możemy ze sobą wytrzymać. Dlatego to nagranie jest formą przypomnienia. Możesz posiedzieć ze sobą. Możesz wytrzymać ze sobą. Możesz odkryć, co jest pod spodem twoich głosów w głowie. Możesz z nimi porozmawiać, możesz z nimi pomedytować, możesz sobie z nimi pobyć. Twój umysł jest jak jedna wielka niewiadoma. Jest jak kopalnia scenariuszy. Jest jak książka, którą możesz czytać dowoli. To jest ciekawe, nie? Uważamy, że wszystkie inne książki są ciekawsze od tej, którą mamy w głowie. Chce nam się czytać tyle rzeczy, ale tego, co mamy w głowie, nie chcemy wysłuchać. Niesamowite, nie? Człowiek jest tak uzależniony od stymulacji zewnętrznej, że
że nie potrafi wytrzymać sam ze sobą. Trzymajcie się, miśki. Posiedźcie sobie ze sobą, pomedytujcie. To jest niesamowite, co można odkryć w swojej głowie. Miłego, elo, buźka.